o reprywatyzacji do ratusza. O, też mówiliśmy dzisiaj o złodziejach mieszkań. Się przed prokuratorem wytłumaczyć. No to znaczy, że być może jesteśmy o krok bliżej. Mecenasa zamknęli najważniejsze. Natomiast w Estonii pierwsze zatrzymanie miało miejsce. No to widzisz, ile on ma na swoim celu. Nie pojedyncze, ale grupowe. W tym sensie tak. jest to pewne nowum, że nie mówimy obrzydliwe o dziady, jednej, czy dwóch ludzi osobach, wyrzucają na bruk, na ulicę, mediach, ile to było i wydaje się, że to był efekt inwalidów w ogóle, daj spokój, ja to nie rozumiem tego. Dłużej prowadzonego śledztwa i to, co jest istotne w rozwikłaniu i w uporządkowaniu afery z dziką reprywatyzacją, to właśnie fakt, żeby zwrócić uwagę, że inwalidów, bo nie dało się jednoosobowo prowadzić. Bo to tak, nawet nie chodziło tak o niepełnosprawność, tylko o kamienicę całą. Nie dało się bez wiedzy wielu bardzo wysoko postawionych osób. Także proszę Państwa, straszne hamstwo, ogromna niesprawiedliwość, ale w ogóle według mnie to jakaś taka straszna głupota, że ludzie są strasznie chciwi, no bo są wszyscy niedoskonali, no i tak po prostu dzieje się. Dlatego świadkowie Jehowy nie chodzą po sądach, nie pokazują, co w domu, w rodzinach mają przed obcymi ludźmi w sądzie czy urzędnikami, nie pokazują. Po co mówić o tym, co w domu się dzieje, o swoje własne śmieci wynosić komuś, pokazywać. Tego się nie robi. No, nawet u Żydów to było, proszę Państwa, tak, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. To czyli, żeby ten sam człowiek był w sensie pozytywnym podzielony, żeby nie pamiętał złych rzeczy, czy sobie, czy komuś nie wytykał. A ludzie to mają taką chorobę na wytykanie, plotkowanie, na przykład w tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jak jest tak do 5 rano, to państwo mogą się napatrzeć, jak ta polska wiocha się zachowuje, bo to tak chłop z babą się całuje. Oj, jak oni okazują czasem przyjaźń, swoją miłość, podczas gdy mogą szybko za plecami kogokolwiek obgadać. Za takie coś to ja bardzo serdecznie dziękuję. To do 5 rano możecie Państwo się napatrzeć, możecie Państwo się nasłuchać. Jaka jest polska wiocha, bo tu nie jest ani Anglia, ani nie jest Ameryka. I jak się zachowuje polska wiocha, taka, która jest może niedowartościowana, bo jeszcze dzisiaj widziałam tu na Saszy, jak idzie facet, wariat, ma kopyta w kieszeni, taki on takie gesty szpanujące pokazuje, taką ważność swoją. Czyli facet jest niedowartościowany, może chciał być dyrektorem, mu nie dali być dyrektorem. Jest nikim, jest niczym, to musi chociaż na ulicy to szpanować. To jest strasznie płytkie, bo świadczy o absolutnym braku jakiejkolwiek psychologii. Psychologia mniej niż zero. Nazywa działania warszawskiego ratusza w tej sprawie skandalem. Skandal. W informacjach dnia także Mateusz Morawiecki i jego propozycje dotyczące uszczelnienia systemu podatkowego oraz Komisja Europejska, która sprawdza, czy zakaz Donalda Trumpa w sprawie imigrantów dotyczy obywateli wspólnoty. W Polskim Radiu 24. Także skandal, dnia. Proszę Państwa, Mareczek mówi, że Hance nic nie udowodnił, bo ona o niczym nie wiedziała. Ja mówię, to rzeczywiście, ona mogła się tylko domyślać i teraz weź coś nowego wymyśl, jakieś takie urządzenie do tego, żeby sprawdzić, czy ona kłamie, czy nie. No to jest jeden wielki skandal, to co przez lata dzieje się podczas prezydentury pani Gronkiewicz-Waltz, która wciąż zdaje się, że jest wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Platformy, czyli Platforma podpadła, pani Hania podpadła, wszyscy podpadli i jeszcze Platforma ma jakieś wątki. Wśród zatrzymanych są warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R. oraz jego rodzice Wojciech R. i Alina D. Po zatrzymaniu przez CBA 5 osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie trwają przeszukania, poinformowała o tym w komunikacie prokuratura. Krajowa. Jak również mamy Blue Art system podatkowy 2000, w Polsce zostanie uszczelniony, a podatki nie będą Art podnoszone, deklaruje minister ja już nie mówię tam, że Wiceklandia, że Wiesiolandia, że nawet Markolandia już jest 2017 teraz, zorganizowanej że ludzie przez są czasem tacy głupi, że składają do pięciu kosztów bogactwa i potem przychodzi się im odejść, muszą umrzeć, bo na dupie wyrósł fryszcz.
nie z samego PPP, które się teraz rozkręca, jak widzicie, w ciągu jednego roku zbudowaliśmy portfel projektów na 15 miliardów złotych z planu Junckera, European Fund for Strategic Investments. I nie być na pieniądze chciwym, bo to nic ci nie pomoże. Do tej pory nie brał pod uwagę. A jeszcze jak tego alkoholu więcej, to jeszcze gorzej, bo tak, mogą hulać po Polsce, jak ja, po dzikim polu i my się za to bardzo intensywnie zabieramy. Alkohol i na pewno będziemy starali się ukrócić jakiekolwiek działania o charakterze właśnie omijania podatków. Czyli pojawią się te nowe pieniądze. To może i by dobrze było, aby szybko i bezboleśnie, ale no niestety, na raka się nie umiera szybko i bezboleśnie. Chyba, że może raka mózgu. 19-latek, który ostrzelał w Sosnowcu autobus, najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. Wczoraj wieczorem mężczyzna stawił się w komisariacie policji. Przyznał się do popełnionego czynu oraz przyniósł broń pneumatyczną, z której miał strzelać. Jak mówi Zbigniew Pawlik z prokuratury rejonowej Sosnowiec Północ, śledczy zapoznali się już z całą dokumentacją. Na tym etapie na pewno dostanie zarzut zniszczenia mienia jako występek chuligański, plus teraz rozważamy kwestię, czy zarzucimy mu w kumulacji powodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, czy też bezpośredniego narażenia kierującego autobusem i pasażerki, pani, która tam była, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę w Sosnowcu. W autobusie podróżowała jedna pasażerka, kula z broni lekko zadrapała jej policzek. Mocno uszkodzony został natomiast autobus. To oszacowano na 15 tysięcy złotych. Komisja Europejska sprawdza, czy decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych dotycząca migrantów obejmuje także obywateli Unii Europejskiej. Chodzi o dekret Donalda Trumpa, który zawiesił przyjmowanie uchodźców i zakazał wjazdu obywatelom 7 muzułmańskich krajów. Bruksela sprawdza, czy dotyczy to także Europejczyków się dzieje z podwójnym obywatelstwem, któregoś z wymienionych na wojnę światową. Mówił o tym rzecznik komisji Margaritis Skinas. Na obecnym etapie sytuacja nie jest jasna, nie chcemy więcej teraz komentować. Mamy sprzeczne doniesienia, które analizujemy. Nasi prawnicy są w kontakcie z europejskimi partnerami, by zagwarantować, że żadne dyskryminujące działania nie obejmą naszych obywateli. Wcześniej podobne wątpliwości zgłaszały między innymi Belgia i Wielka Brytania. Rzecznik komisji był też dziś proszony o komentarz do decyzji Donalda Trumpa. Margaritis Skinas powiedział, że Unia Europejska nie dyskryminuje ludzi ze względu na kolor skóry, narodowość czy religię. Prognoza pogody. Na północy i północnym zachodzie dziś więcej chmur, na wybrzeżu Pomorzu oraz Warmii miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze bez chmur i opadów. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 0 w centrum, do 1-2 na zachodzie i południu oraz do 4-5 na południowym zachodzie. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 15:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 14:35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu przypomnę, Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy i portal Wirtualna Polska. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wróćmy do dzisiejszych zatrzymań. Przypomnijmy, 5 osób zostało zatrzymanych w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Afera reprywatyzacyjna, muszę się tego nauczyć.